Visa presenta. ¿Cómo detienes un remolino? ¿Y esquivas cada trampa del destino? ¿Cómo conviertes en las ya, Ona y Eva? ¿Cómo es que vuelas a un contracorriente? Brillas única entre tanta gente. Mi amor te sigue, veloz como el sonido. Es que tu sueño que creí perdido es muy difícil de explicar. Tuve que vivir en otra piel para saber que eres mi lugar. Que por ella soy Eva. Cada paso es una prueba. Este corazón se eleva y ya no quiere aterrizar. Porque por ella soy Eva. Cruzo el límite del viento. Crece inmenso lo que siento. Uwięził mnie. Coś się stało? Zachowuje się pan inaczej. Jakiś problem? Nie. Wstyd mi za to, co powiedziałem. Nie wiem, co ja sobie myślałem. Proszę się nie przejmować. Nie chciałbym stracić jedynej przyjaciółki z powodu nieporozumienia. Zapomnijmy o tym. W chwilach rozpaczy mówi się bezwiednie różne rzeczy. Jest pani tak miła jak moja żona. Musimy wierzyć, że znajduje się teraz w lepszym świecie. Gdybyśmy mieli dzieci, coś by po niej pozostało. A tak? Zostają tylko wspomnienia. Nie rozpaczajmy za czymś, czego nie ma. Nic się nie dzieje bez powodu. Trochę więcej radości. Dziękuję. Pani zawsze umie pocieszyć. Nie ma lepszej przyjaciółki. Tak, z panią Moreno. Nie, zadzwonię później. Dziękuję. I tak jest zwana ojca. Gdzie są zapasowe klucze? Gdzie ja je włożyłam? Kuchnia. Tak, w kuchni. Bogu dzięki są. Zorganizuj imprezę dla kooperantów. Wiesz, że jestem w tym dobra. A tam musi być ekstra, bo wchodzimy w drugi etap projektu Machała. Dam z siebie wszystko. Zbliża się czas budowy. Wybierzemy te lepianki i postawimy porządne hotele. To będzie wydarzenie roku. Teraz możemy przejść do następnego punktu. A był przewidziany? Aladdin pocierający magiczną lampę, wycie i namiętność. To biuro nam służy. Jestem zajęty, Szeherezado. Nie pleć, dobrze? Kotku, pobierzmy się. Co? Pobierzmy się. Litości. Ciało Antonii jeszcze nie wystygło. Będzie stygło ze 100 lat. Pobierzmy się.
Przecież o tym marzyliśmy. Jeszcze nie pora na ujawnienie naszego związku. Odczekajmy trochę. Nie wzbudzajmy podejrzeń. Wypadła nam nagła sprawa rodzinna. Przyjechałem po Lalita. Proszę o pośpiech, taksówka czeka. Naturalnie już go wołam. Co się stało? Posmutniała pani. Myślę o Juanie. O meczu Lalita. Wtedy widziałam go ostatni raz. Tego samego dnia zginął. Proszę się nie smucić. Rozumiem panią lepiej niż pani myśli. Ale nie warto płakać. A wie pani czemu? Bo życie jest różowe. Wpadłam na szalony pomysł. Jaki? W firmie jest nerwowo. Niedługo przerwa. Zabrałabym panią w szczególne miejsce. Gdzie? To niespodzianka. Robimy pociąg. Dziadku, powiesz, dokąd idziemy? Nie pytaj. Eduardo, nie rób głupstw. Nikt mnie nie powstrzyma. Odsuń się. Lalito, zaczekaj przy wyjściu. Nie, zostań. Dzieci nie powinny słuchać rozmów dorosłych. Dziadek pozwala. Zaczekaj tam. Dobrze, babciu. Teraz ci powiem. Zabierzesz go po moim trupie. Nie wtrącaj się. Odejdź, bo nie ręczę za siebie. Nie. Pomyśl o wnuku. Dokąd go zabierzesz? Jaką mu zapewnisz opiekę? Chorujesz, nie masz siły. Nie niszcz mu życia. Tylko cię znienawidzi za to, że zabrałeś go od mamy. Chcesz się stać wstrętny im obojgu? Przykro mi to mówić, ale Elena ma do ciebie ogromny żal. Nie obchodzi mnie, co powiecie. Żadna z was nie odbierze mi syna. Tobie? Nie jesteś jego ojcem, tylko dziadkiem. Nie próbuj traktować Lalita jak syna, którego nie mamy. Wiesz dlaczego? Dziwne, że mnie tu przywiozłaś. To jedno z moich ukochanych miejsc, ale wiąże się z masą wspomnień. Popełniłam błąd? Jeśli pani woli, możemy pojechać na łódki. Tylko niech się pani nie smuci. Nie, nie szkodzi. Ostatni raz byłam tu z Juanem. Myśli dziś o nim pani już po raz drugi. Nawet częściej tylko o tym nie mówię. Przychodziłam tu na studiach. Tutaj wymyśliłam i opracowałam projekt Machawa. Ja tu byłam tylko raz, na wycieczce. Jako dziewczynka. W Culiacán nie ma takich ładnych miejsc. Lwia pustynia jest piękna. Chociaż nie ma tu lwów ani pustyni. Dziękuję, że mnie tu przywiozłaś. Przyda się nam chwila wytchnienia w uroczym otoczeniu. Wie pani co? Niech nam tu nikt nie przeszkadza. Wyłączmy komórki. I tak nie ma zasięgu. Nic się nie stanie przez godzinkę czy dwie. No pewnie. Uwaga, na trzy. Uf.
Nie chcę o tym rozmawiać, nie nalegaj. Dla mnie to też niełatwe. Przez te wszystkie lata wypychałam problem z pamięci, ale nie możemy tak dalej żyć. Ktoś nam musi pomóc z tego wyjść. Spotkało nas coś strasznego. Prędzej czy później trzeba będzie o tym pomówić. Ale na razie zajmijmy się teraźniejszością. Zrozum, Elena jest wspaniałą kobietą i podejmuje decyzje najkorzystniejsze dla swojego synka. Lalita ma prawo do szczęścia z mamą. Jeśli Elena kogoś sobie znajdzie, mały zyska też drugą rodzinę. Ona jest do niczego. Nigdy nie założy prawdziwej rodziny. Nawet jeśli postanowi zostać sama, to i tak tworzą z Lalitem rodzinę niezależną od nas. Kiedy odejdą, musimy im życzyć jak najlepiej. To twoja krew. Nie odmawiaj im błogosławieństwa. Lalita ma lekcję. Jedźmy do domu odpocząć. Oboje tego potrzebujemy. Co się stało? Gapi się pani bezmyślnie? Myślę o tym, co się dzieje. Prowadzę udany projekt. Wkrótce zamieszkam z synem. Wszystko się pani udaje. Aż by się chciało dać życiu buzi. Tylko czasami czuję się samotna. I wtedy niezmiennie myślę o Juanie. Zapewniam panią, że gdziekolwiek jest, tęskni za panią tak samo albo jeszcze bardziej. Możliwe. Dziękuję ci za twoją przyjaźń. Jesteś cudowna. Co się stało? Nie wiem, chyba zziębłam. Wsia krew. Nie ma zasięgu albo wyłączyła telefon. Nie wściekaj się, ale masz na jej punkcie bzika. Szaleję za Eleną. Teraz, kiedy grubas przestał mnie nękać, mógłbym z nią być. Chcę jej tylko dla siebie. Nie dziwota, że jesteś jak zazdrosny mąż. Pyszności zupka, mówię ci. Nie bądź ćwokiem. Kopyta z kanapy i nie mlaszcz. Nie jestem osłem, nie mam kopyt. To są stopy. A kładę je wysoko, bo tak widziałem w filmach o wyższych sferach. Może teraz odbierze. Jak mam się czuć, skoro mój syn ma artystyczne skłonności? Chcę być muzykiem? Jak można? Bez nerwów. Masz staromodne uprzedzenia. Niech zostanie kim chce, byle był szczęśliwy. Tak, ale muzyk? Potem jeszcze wymyśli balet i dopiero będzie. Marcela ma rację, jesteś dinozaurem. Chcę tańczyć, to jego sprawa. Zamknij się. Zabijasz mnie. Ja marzę, żeby mu się odwidziało, a ty co? Balet? A jeśli się uprze? Nie wiem, co zrobię. Będzie cierpiał głód, grając w metrze. A jeśli nie? Jeśli zostanie gwiazdą rocka,
Jak Bono. Coś ty. Albo Sting. No to chłopaki z Mana. Wyobraź sobie. Wszędzie pełno kobiet. Jego fanek. Tak. Byłbym jego menedżerem. Loty prywatnym odrzutowcem. Wianuszek pięknych pań. Laseczki, modelki. I kupa kasy. Spałbym na dolarach. A tłum by skandował Kevin. 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 Przestaniesz? Otchnij się. Kevin jest nastolatkiem. Dopiero szuka drogi życiowej. Nie moja wina, to on. Ty się lepiej zamknij. Skarbie, mój Kevin będzie bożyszczem Meksyku. Co tam Meksyku? Całego świata. Pomóż mi, razem. Nie gap się, tylko pomóż. Eleno, szukałem pani. Poszłyśmy na lunch w miejsce szczególne dla nas obu. Coś w pracy? Musimy dopracować szczegóły przyjęcia dla biznesmenów. Zapomniałyśmy włączyć telefony. Postanowiłyśmy odciąć się od zgiełku miasta. Wie pan, jak to jest. Mam dla pani niespodziankę. Pojedziemy do pani rodziców? Oczywiście, jeśli pan chce. Wolno spytać, czym nas pan zaskoczy? Nie. Ale charakterek? Nie. Zresztą nie możemy, bo musimy usiąść do drugiego etapu projektu. Jako wspólnik i wiceprezes daję Elenie wolne popołudnie. To nadużywanie stanowiska. Praca to praca. Jeśli zaczniemy robić, co się komu żywnie podoba, proszę pani, będzie pani miała głos jako wspólniczka. Na razie jest pani asystentką i to ja decyduję. Zgoda. Ale kiedy zostanę akcjonariuszką, wpadnę po panią za chwilę. Dobrze. Przepraszam. No co? Jest okropny. Widziała pani, jak mi odpowiedział? Nie odszczekuj się, to da ci spokój. Za twoją pracę w Grupo Imperio. Zdrówko. Nie mogę się doczekać podpisania umowy. Od razu po studiach do takiej firmy, po prostu marzenie. To dopiero pierwsze. Mam ich wiele. Jestem taka sama jak ty. Mam masę marzeń i planów. Całe życie przed nami. Kiedy skończyłaś studia? Całkiem niedawno. Ledwo co? To mogę spytać, ile masz lat? Jesteśmy w podobnym wieku, tak? Nawet w tym do siebie pasujemy. I dlatego trzeba się napić. Fajną masz czapkę. Teraz należy do ciebie. Przeprowadzisz się do mamy i będziesz nowym porucznikiem Moreno. Otworzę. Będę o nią dbał. Wiem. Jaki przystojny w tej czapce.
Moje uszanowanie, panie poruczniku. Pan Ramos Arrieta chciał was pozdrowić, więc go zaprosiłam. Przepraszam, że tak bez uprzedzenia. Serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękuję. Wprosiłem się, wiedząc, że będą państwo wszyscy, bo mam ważną sprawę. Proszę usiąść. Chodź, kochanie. Niech pan spocznie. Słuchamy. Wiecie, jak droga mi jest wasza rodzina. Z różnych względów przeżywacie trudny okres, a ja bardzo chciałbym widzieć was pogodzonych. Do czego pan zmierza? Tworzą państwo rodzinę, jakiej nie mogłem mieć z Antonią. Niech spoczywa w pokoju. Więc pragnę coś zaoferować z głębi serca. Jeśli państwo pozwolą, wezmę na siebie koszty pełnego wykształcenia Lalita. To rzeczywiście niespodzianka. Nie spodziewałam się tak hojnego daru.